Szanowni Państwo, w sobotę odbył się ostatni mecz sezonu 2020 Polish Bowl 15, czyli finał LFA 1. Część decyzji sędziowskich wyjaśnialiśmy na bieżąco na profilu PSSFA na Facebooku, ale kilka sytuacji wymaga dodatkowego komentarza. Zapraszamy zatem do obejrzenia ostatniego w tym sezonie odcinka Oka Zebry. W tej sytuacji została rzucona flaga za unnecessary roughness, czyli za nadmierną ostrość w grze. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten złapał swojego przeciwnika i zatrzymał jego progres. Następnie, gdy akcja już była zakończona, potem jak sędziowie zagwizdali, rzucił trzymanym przeciwnikiem o ziemię. Takie zachowanie było całkowicie nieuzasadnione i niepotrzebne, w związku z czym flaga za unnecessary roughness była słuszna. Zwróćmy też uwagę na to, że akcję wcześniej inny zawodnik drużyny obrony był w bardzo podobnej sytuacji. On także złapał swojego przeciwnika, trzymał go do zakończenia akcji, ale po gwizdkach zamiast rzucić go na ziemię, po prostu go puścił. To z kolei jest przykład poprawnego zachowania. W kolejnej sytuacji mieliśmy flagę za false start. Ta sytuacja może budzić pewne wątpliwości, ponieważ z jednej strony zawodnik ataku wystartował za wcześnie, natomiast z drugiej strony zawodnik obrony znajdował się w strefie neutralnej w momencie ruchu zawodnika ataku. Pamiętajmy jednak, że samo znajdowanie się zawodnika obrony w strefie neutralnej jest faulem dopiero w momencie snapu. Do momentu snapu zawodnik może jeszcze poprawić swoją pozycję. Oczywiście jeśli na wejście w strefę neutralną zawodnika obrony zareaguje zawodnik ataku ustawiony na linii wznowienia akcji, to możemy mieć flagę za offside. Mówimy wtedy, że zawodnik obrony sprowokował false start. Jednakże, zgodnie z przepisami, obrońca znajdujący się w strefie neutralnej może sprowokować maksymalnie 3 zawodników ataku ustawionych wokół jego pozycji. W tej sytuacji zawodnik ataku, który wystartował zbyt wcześnie, znajdował się za daleko, abyśmy mogli mówić o sprowokowaniu, dlatego flaga za false start była poprawną decyzją. W oglądanej sytuacji podczas długiego biegu na przyłożenie została rzucona flaga za blok w plecy. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten faktycznie zainicjował kontakt w plecy zawodnika obrony, natomiast ten kontakt był minimalny i nie wydaje się, żeby w jakikolwiek sposób przeszkodził potencjalnie blokowanemu zawodnikowi. Nie widać tutaj takiego typowego zgubienia kroku czy wytrącenia z równowagi, a zawodnik obrony sam ustawił się przodem do środka boiska, przez co musiał się gwałtownie odwrócić. Wydaje się, że w tej sytuacji flaga nie powinna zostać rzucona. Pod koniec meczu miały miejsce krótkie wolne kopnięcia, tak zwane onside kicki. Zobaczymy jedno z tych kopnięć. Oglądane kopnięcie było wykonywane z dość nietypowej formacji. Zawodnicy byli zgrupowani na środku boiska. Taka formacja jest legalna, pod warunkiem, że w momencie kopnięcia po każdej stronie kopacza znajduje się co najmniej 4 zawodników. Z tego ustawienia kamery nie jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, czy ten warunek był spełniony, ale wydaje się, że tak było. W tej sytuacji pojawiła się jednak flaga i to za dość rzadko spotykane przewinienie, czyli offside drużyny odbierającej. Drużyna odbierająca na wolnych kopnięciach również ma pewne ograniczenia. Jednym z nich jest wymóg pozostania przed swoją linią ograniczającą do momentu kopnięcia piłki. Jak widzimy, jeden z zawodników drużyny odbierającej wystartował za wcześnie, w momencie kopnięcia przekraczał swoją linię ograniczającą, a zatem flaga była słuszna. W tym odcinku to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Tradycyjnie zapraszamy do dyskusji i do zadawania pytań w przypadku wątpliwości. Oko Zebry oczywiście powróci na początku kolejnego sezonu, ale do tego czasu zachęcamy do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku. Będziemy tam co jakiś czas publikować inne,
ciekawe materiały. Wszystkim drużynom życzymy owocnego off-seasonu i do zobaczenia na boiskach w przyszłym roku.